żądza pieniądza. Popularyzacja 500 plus lub podobnej kwoty.
osób starszych, chyba by złamała trochę taką konwencję, że za chwilę należałoby jeszcze dla taksówkarzy, dla rolników. Hey, taksówkarzy już wyrównujemy im szansę, odbierając szansę Uberowi. I jeszcze parę pewnie innych chętnych by się znalazło, no bo w sumie odpowiadając na pytanie, czy przyjmę 500+, pewnie, że przyjmę. No każdy by odpowiedział, że przyjmie. Więc w moim odczuciu największym zagrożeniem tego typu pomysłu, bo pewnie, że duża część osób, która była jeszcze w czasach poprzedniego systemu w pracy, nie miała, powiedzmy, takich szans, nie miała takich możliwości, więc teraz w ramach wyrównywania tych, rekompensowania tych trudniejszych czasów, jakieś środki mogłyby zostać na to przeznaczone. Przy czym największym zagrożeniem w moim odczuciu jest fakt, że ta grupa będzie bardzo szybko w Polsce rosła. Badania pokazują, że nawet jeżeli mamy zachętę, żeby pracować dłużej, bo dostaniemy jakąś gratyfikację później, to niestety większość stwierdza, lepszy wróbel w garści niż jakiś gąb na dachu gdzieś daleko, więc od razu przechodzi na tą emeryturę. I wtedy, jeżeli będą dodatkowo jeszcze motywatory, żeby dostać jeszcze te pieniądze, jeszcze więcej, jeszcze szybciej, no to będzie bardzo trudno zmienić to nastawienie. A niestety tak szybko rosnąca grupa pobierająca świadczenia przy jednocześnie w końcu jakimś kryzysie, dołku gospodarczym, który się zrealizuje, bo cykle gospodarcze są nieuniknione, niestety będzie oznaczało, że trzeba będzie tuż po daniu, po roku, dwóch, od razu mówić, no to jednak musimy te świadczenia ograniczyć, to trzeba zmniejszyć, bo nie wytrzymamy tego budżetowo. No, pomodlić się do inflacji, żeby zarzła. Pan poruszył bardzo ciekawe zagadnienie. Ono dotyka jakości pracy, jaką się wykonuje. I na to należy zwrócić uwagę, że w Polsce emeryci wolą, osoby, które przychodzą na emeryturę, wolą przyjść wcześniej i dostać niskie świadczenie niż być w pracy, w której z reguły zarabiają więcej niż otrzymują. Oczywiście nie jest to standard, znaczy nie jest, jest to oczywiście standard, ale może warto też zwracać uwagę na te kwestie. I inny problem, o którym też tu mówiliśmy, który się pojawia często, że osoby, które pracują w szarej strefie, dalej kontynuują pracę, a pobierają choćby to, mniejsze. Co tylko potwierdza, że świadczenia, że jest to złożony problem. I nigdy nie przyszedł. Ja przydałem bardzo ciekawy materiał tego na Wall Street Journal o tym, że Norwegia, kraj, który się wydawał nieprzebranych zasobów i bogactwa, też zaczyna mieć problem z rosnącymi wydatkami na świadczenia socjalne. Miejscami wydaje już 19% społeczeństwa pobiera świadczenia socjalne, nie we wszystkich rejonach kraju, ale w niektórych. Średnia jest na poziomie 12% populacji. I nawet jeżeli bezrobocie nie jest tak wielkie, to liczba osób uzależnionych od świadczeń jest bardzo duża. I nawet temu, wydawałoby się, najbogatszemu na świecie państwu zaczynać będzie kiedyś brakować pieniędzy. W zeszłym roku wydano 21 miliardów dolarów na dodatkowe świadczenia. No i Norwegia zaczyna mieć problem z tym, że coraz większa część społeczeństwa jest uzależniona od świadczeń. I to, o czym mówił Paweł Cymcyk, znaczy, że już daliśmy pieniądze 500+, dajemy rozmaite wyrównania i teraz będziemy myśleli o dodatku specjalnym dla świadczeń socjalnych dla emerytów, no możemy znaleźć się w podobnej sytuacji, nie będąc krajem, który ma 200 bilionów na koncie, które czekają na rozdanie. Te pieniądze niestety w Polsce się nigdy nie pojawiły, w sensie takiego szczodrego dzielenia, a uzależnienie od takich dodatkowych świadczeń niestety bardzo trudno jest zmienić. To trochę takie jak w pracy, kiedy mówi nam się, że dostaniemy premię co kwartał, to już po dwóch, trzech kwartałach nie traktujemy tego jako jakąś premię, tylko jako normalną część naszego wynagrodzenia i już nasza konsumpcja przyzwyczaja się do tych pieniędzy. Kiedy tego zabraknie, okazuje się, że sytuacja dramatycznie i szybko się pogarsza. Na skalę jednego gospodarstwa domowego to nie jest kłopot, ale na skalę miliona gospodarstw domowych to jest już problem dla całego kraju. Pamiętajmy już, że bogactwo Norwegii, to które... Marcin Nowacki. Była mowa, w głównej mierze zostało wygenerowane w drugiej połowie XX wieku, a ostatnie lata, jeżeli chodzi o PKB, to jest bardzo normalna sytuacja tejże gospodarki, pomimo tego, że ma unikalny zasób w postaci ropy naftowej, także... Ale już zaczyna brać z tego funduszu. No właśnie, dlatego to jakby to nie może trwać wiecznie. My absolutnie nie mamy nawet
zbliżonej sytuacji, cały czas musimy wytwarzać bogactwo, akumulować kapitał. Tego w Polsce brakuje i no nie ma miejsca na to, żeby no, nawet w jakimś minimalnym stopniu porównywać się do tamtego przypadku, który jest też, jeżeli chodzi o ewentualny przykład, negatywny, no bo jak widzimy, to przestaje dla społeczeństwa działać. Już a propos tej emerytury, to ja bym podał, jednak bym podał wątpliwość, czy te emerytury dzisiaj są na niskim poziomie, bo jestem bardzo ciekaw, jak one będą wyglądały dla dzieci obecnych emerytów bądź ich wnuków. I myślę, że ten problem wysokości emerytury. Znaczy, chcę powiedzieć, że jeżeli myślicie, że to są niskie, to poczekajcie tak. 10 lat. Tak? I kto zapłaci za ewentualne dzisiejsze obietnice i tam dodatkową pomoc? Panowie, ten temat, który mieliśmy zacząć tak naprawdę, bo dominuje wszystkie serwisy informacyjne, to jest pani premier May obiecała wyborcom miliardy funtów w nowe inwestycje w państwo, wsparcie biznesu i transportu i konkurent z partii kurzystowskiej Corbyn powiedział, że wybory będą okazją na zakończenie programu oszczędnościowego rządu, zbudowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, lepszego podziału zysków wielkich korporacji i podnoszenia świadczeń i lepszych warunków życia. Posłuchajmy teraz dosłownie minuty swojej korespondencji z Londynu. Adam Dąbrowski przyglądał się tym wszystkim obietnicom gospodarczym i alternatywie gospodarczej, programu gospodarczych dwóch kandydatów. Bardzo proszę. Rozbudowujące opiekę państwa. Przez lata jej filozofia dominowała na wyspach. A dziś no, 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 mówią jej dwie największe partie. Najbogatsi się bogacą, a biedni płacą coraz więcej. Czas wprowadzić równowagę. Chcę państwa nie dla uprzywilejowanych, a dla każdego. W powietrzu zmiana filozofii. Theresa May chce, by państwo kontrolowało ceny energii, chce ograniczyć imigrację. Biznes się tym niepokoi, wysyła sygnały. Pani May, twardy Brexit w nas uderzy, ale drzwi Downing Street dla bankierów City dziś uchylają się znacznie rzadziej niż za czasów Davida Camerona. Jeremy Corbyn zwraca się do małych przedsiębiorców, atakuje dużych. Mówi o nacjonalizacji kolei i ma tu poparcie zdecydowanej większości Brytyjczyków. Chce finansować edukację wyższą, obiecuje wpompowanie funduszy w infrastrukturę i nie boi się mówić, podwyższymy podatki, bo to inwestycja. Instytut Studiów Fiskalnych patrzy w programy i wyrokuje. Daniny pójdą w górę niezależnie od tego, kto będzie rządził. Jedno wydaje się pewne, przynajmniej jeżeli wsłuchamy się w deklaracje liderów. Wyspy powyborcze pod względem gospodarczym skręcą na lewo. Z Londynu Adam Dąbrowski. No właśnie, i mamy historię, gdzie nie mamy właściwie konkurencji między dawną Margaret Thatcher i jej lejburzystowskimi oponentami, ale mamy bardziej i mniej socjalny program. Co to znaczy najpierw dla Wielkiej Brytanii, potem porozmawiamy jeszcze o Unii Europejskiej. Myślę, że w przypadku Wielkiej Brytanii największą zagadką jest to, kto w tej chwili tak na dobrą sprawę będzie rządził po wyborach. Jeszcze 2 miesiące temu wydawałoby się, to jest przesądzone, Theresa May zdobędzie większość, będzie miała lepszy mandat do rządzenia i ten program, który byłby realizowany, byłby dość przewidywalny. Teraz w ostatnim dwutygodniowym okresie sondaże solidnie się zbiegły, a Wielka Brytania już pokazała dokładnie rok temu, że potrafi w ostatniej chwili zaskoczyć wszystkich oczekujących, więc co same wybory będą oznaczały dla Wielkiej Brytanii, przynajmniej chwilę spokoju, co będą oznaczały dla całego Brexitu, moim zdaniem nadal nic nowego i nic wiadomego, bo wybory odnośnie samego Brexitu były 24 czerwca. Tak, dla gospodarki brytyjskiej. Co to znaczy dla gospodarki brytyjskiej? Bo mamy cały czas rozmaite konfliktowe wypowiedzi. Z jednej strony Unia, Komisja Europejska mówi, że to będzie koniec świetności brytyjskiej. Z drugiej strony Theresa May mówi, że to właściwie będzie Wielka Brytania odżyje i ruszy z miejsca.
to rzeczywiście jest jakikolwiek przesądzające? Czy te wybory mogą zdecydować o tym, jak będzie ten kraj rozwijał się dalej gospodarczo? Marcin Nowacki. Ja jednak, słuchając polityków obu stron, mam takie przekonanie, że tam ciągle jednak jest prawica i lewica. Oczywiście w niektórych punktach konserwatyści lewicują, ale no to nie ma, to nawet nie jest znowu zbliżone do sytuacji w Polsce, gdzie prawica jest mocno lewicująca, lewica jest lewicująca czasami słabiej niż prawica. W związku z tym tam nawet na poziomie tych wypowiedzi, które słyszeliśmy, są istotne różnice i sądzę, że jeżeli Theresa May wygra wybory, to ten Brexit no, będzie, może być bolesny w krótkiej perspektywie czasu, ale nie bałbym się jednak o perspektywę wieloletnią. Jeżeli wygrają laburzyści, no to to absolutnie jest sceptyczne z tego, jaka będzie sytuacja i kondycja gospodarcza w Wielkiej Brytanii, jak to się będzie ten Brexit, no bo powiedzieli, że jednak nie będę w tym klubie, bo według nich jest to bardzo zły pomysł, bo coś im się nie podoba, więc wychodzę. Dziękuję, do widzenia. To jest bardzo nieeleganckie i trzeba spodziewać się pewnych reperkusji ze strony osób, które w tym klubie mimo wszystko zostają, dlatego Wielka Brytania musi szukać sojuszników gdzieś indziej. Jest państwem bardzo silnym i gospodarczo, i militarnie, no ale Stany Zjednoczone będą pogrywały Wielką Brytanię. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, więc zostaje zakładnikiem Brexitu swoich własnych, nieprzemyślanych do końca decyzji. Moim zdaniem gospodarczo Wielka Brytania na tym straci. Obserwując już reakcję dzisiaj biznesu i rynków na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co możemy powiedzieć? Duże firmy, korporacje przygotowywały się do tego, że Brexit będzie efektywnie twardy. Część inwestycji jest już mówiona, że nie jest tak łatwo, proszę Państwa. Co by się nie poruszyło, to są problemy, bo to jest poza zębiane w świecie. To nie jest tak, żeby sobie gdzieś wyjść i pójść. A teraz nie wyjdziesz, bo kula ziemska jest okrągła. Jak tu zatruwasz, to w sumie twoje dzieci umrą na raka. Sytuacja tak, że ten Brexit będzie mięciutki, delikatny, w sumie nie się wielkiego nie stanie. To byłby to absolutny precedens kłopotliwy dla całej Unii Europejskiej, bo kolejne kraje też poszłyby tą drogą. Skoro można mieć ciastko i zjeść ciastko, no to dlaczego tak nie zrobić? Zatem te reperkusje gospodarcze będą miały miejsce, one już mają miejsce poprzez to, że nawet w Warszawie słyszymy, że część finansowych korporacji będzie otwierała swoje oddziały i choć to nie są jeszcze te centrale, na których by najbardziej zależało, to jest to już kolejny krok, żeby przesunąć środek ciężkości tego gospodarczego życia na mapie Europy trochę niżej, poniżej Londynu. Każde dobrze płatne miejsce pracy się liczy, ale co to znaczy dla państw takich jak Polska, które w kwestiach gospodarczych wielu są
nie skonfliktowane, ale w ostrym dyskursie z Komisją Europejską. Dotyczy to pakietu zimowego, polityki energetycznej, dotyczy polityki przewozowej, delegowanych pracowników, czy wspólnego rynku usług. Co to znaczy dla nas w tych negocjacjach, Marcin Nowacki? No, moja perspektywa jest odrobinę inna. Znaczy, po pierwsze, nie zgadzam się z tym, że to było jakieś nieeleganckie wyjście. No, szanowni Państwo, temat Brexitu, czy jakiejś chłodnej relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską pojawił się krótko po wejściu Wielkiej Brytanii do Unii. No, całe lata 80. to była debata też o pozycji roli Wielkiej Brytanii, Lady Margaret Thatcher. Bardzo mocno naciskała na zmiany pomiędzy Brukselą a Londynem, aczkolwiek jej stanowisko było takie, aby pozostać w klubie i mieć wpływ na klub. To stanowisko też powielał David Cameron. To nie jest nowa rzecz. Jeśli chodzi o tych reakcje, to musimy zaraz przerwać, natomiast pytanie jest o wpływ na polskie negocjacje gospodarcze. Z punktu widzenia Polski i interesów Polski w Brukseli, no to Brexit jest absolutnie negatywnym zjawiskiem. Wielka Brytania w wielu sprawach związanych z regulacjami albo kurczaczek. Konserwatywna straciła większość w parlamencie pozwalającą na samodzielne rządzenie. Nie ufam temu sondażowi na 100%. To tylko wskazówka. Prognozy będą się zmieniać na podstawie głosów wrzuconych do urn. Obecnie nasza polityka jest w stanie absolutnej płynności. Nie mamy pewności, szczególnie co do frekwencji i demografii wyborczej. Jak wielu ludzi głosowało, kim są? Traktowałbym to badanie z dystansem, ale jeśli jest prawdziwe, to Theresa May poniosła klęskę i nie mogę sobie wyobrazić, że pozostanie na czele partii konserwatywnej. Według zaktualizowanego sondażu partia Theresa May uzyskała 322 mandaty, Lewicowa Partia Pracy 261, Szkocka Partia Narodowa 32, a Liberalni Demokraci 13. Wyniki powinny być znane rano. W Waszyngtonie odbędzie się dziś pogrzeb Zbigniewa Brzezińskiego, były doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, kawaler Orderu Orła Białego, wywarł znaczący wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. Miał też ogromne zasługi dla Polski. Profesor Zbigniew Brzeziński był cenionym strategiem międzynarodowym, sowietologiem i dyplomatą. Był zwolennikiem twardej polityki wobec Związku Radzieckiego. Miał ogromne zasługi dla Polski. Między innymi działał na rzecz zaangażowania Stanów Zjednoczonych w poparcie Solidarności, a w późniejszych latach wspierał przyjęcie naszego kraju do NATO. W grudniu 80 roku profesor Brzeziński dowiedział się o planowanej sowieckiej interwencji zbrojnej na Polskę, dzięki temu, że skłonił prezydenta Cartera
Hitlera, by zagrozić Moskwie konsekwencjami, udało się powstrzymać inwazję. W 2006 roku wspominał, jak zadzwonił z Waszyngtonu do papieża Jana Pawła II. I wtedy informowałem go o zagrożeniu, które wisi nad Polską. Zbigniew Brzeziński wielokrotnie mówił, że Jan Paweł II wywarł ogromny wpływ na współczesne losy świata. Po jego śmierci w kwietniu 2005 roku w wywiadzie dla Polskiego Radia profesor podkreślił, że odejście Ojca Świętego odebrał jako wielką stratę. Spodziewałem się odejścia papieża. To nie spodziewałem się odczucia osobistej straty, którą odczuwam. Zbigniew Brzeziński zmarł 26 maja, miał 89 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Beata Szydło z jednodniową wizytą w Danii. Szefowa polskiego rządu spotka się w Kopenhadze z duńskim premierem Larsem Lokke Rasmussenem. Rozmowy będą dotyczyły m.in. problematyki europejskiej oraz polityki bezpieczeństwa i energetyki. Polska i Danię łączą interesy energetyczne, to wspólne stanowisko wobec gazociągu Nord Stream 2 i poparcie dla budowy NATO i wspólny system obrony, a także naszą obecność w jednoczącej się na zasadach równoprawnych państw i narodów Europy. Jeżeli rzeczywiście, a wszystko wskazuje na to, że jest na to szansa, dojdzie na kongresie, spotkaniu wrocławskim do obecności pana prezydenta Trumpa, to sukces tej idei będzie wielkim, wiekopomnym zwycięstwem polskiej myśli niepodległościowej. Tak wyglądały nie tylko marzenia, ale pierwsze próby jeszcze podejmowane w latach 70. polskich środowisk niepodległościowych, które wskazywały Stanom Zjednoczonym wówczas panu prezydentowi Jimmy Carterowi, że porozumienie państw Europy Środkowej wyzwolonych z pęt sowieckich może stać się istotnym sojusznikiem, istotnym wsparciem dla polityki wolnego świata, ale zwłaszcza dla polityki Stanów Zjednoczonych. I na sam koniec uwaga dotycząca bieżących wydarzeń związanych z tragedią smoleńską. W ostatnich dniach, po serii wydarzeń pokazujących, jak zachowywano się w sposób barbarzyński wobec ciał tych, którzy polegli pod Smoleńskim. Jak barbarzyńsko zachowywali się Rosjanie, ale też barbarzyńsko, jak próbowali ukryć te fakty i wesprzeć tajemnicą milczenia działania rosyjskie ze strony rządzących wówczas ludzi Platformy Obywatelskiej. No, jak ktoś coś kręci, daj milczy. Wychodzący na wierzch dzięki prokuraturze wydarzeń odezwali się Rosjanie i odezwali się próbując w bardzo szczególny sposób nas szantażować. Po pierwsze opublikowali dokument z 15 kwietnia 2010 roku z podpisami ówczesnych wiceministrów. Jak ktoś kręci, tutaj milczy. Wiceministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej z Platformy Obywatelskiej, którzy aprobowali, zgadzali się i potwierdzali, że aprobują zachowanie Rosjan wobec ciał naszych przywódców i naszych bliskich. To naprawdę straszny dokument. Straszny dokument małości i hańby tych ludzi z rządu Rzeczpospolitej, Platformy Obywatelskiej, ale też barbarzyństwa i przede wszystkim barbarzyństwa rosyjskiego. Jeżeli Rosjanie sądzą, że w ten sposób skierują naszą uwagę... Tak jak ktoś myśli, że agresją coś skóra. Owszem, na krótką metę, ale po co sobie robić zły PR? To jest zły PR. Że strona polska wówczas Ministerstwa Obrony Narodowej zaakceptowała przebieg remontu Su-154 w roku 2009. I Rosjanie zdają do tego komentarz. Jeżeli był tam ładunek wybuchowy, to strona polska za ten ładunek odpowiada, bo przecież potwierdziła, że cały remont był zrobiony dobrze, że nic nie ma strona polska mu do zarzucenia. I znowu ten szantaż,
który ma uprzedzić, jeżeli zostaną znalezione dowody na eksplozję, to to spada odpowiedzialność za to na stronę polską, jest tym absolutnie nie tylko niedopuszczalnym, ale i nieskutecznym. Jeżeli ktoś jest winien tragedii smoleńskiej, to strona rosyjska. Dobrze, że pan Morozow w ostatnim wywiadzie przyznał się, że silniki miały awarię już przed uderzeniem w ziemię. Dobrze, że przyznał się, iż doszło do rozpadu samolotu już przed uderzeniem w ziemię. Dobrze, że potwierdził analizy Komisji Smoleńskiej prowadzonej przez pana profesora Nowaczyka, ale żaden szantaż nie będzie skuteczny. Czas przyznać się do tego, co stało się naprawdę pod Smoleńskiem. Czas przyznać się do odpowiedzialności za śmierć polskiego prezydenta. Dziękuję bardzo. Panem był to felieton Głos Polski, mówił pan minister. No to poważna sprawa polskiego prezydenta. Drodzy przyjaciele, apostolska rodzina Radia Maria. Śmierć polskiego prezydenta. Waszych rodzin, przeszłości waszych dzieci. Coś niesamowitego, panie prezydencie. Dobrej przeszłości, dlatego została założona również w naszym środowisku. Śmierć polskiego prezydenta. Szmierca, studia są dziennikarskie, politologia. Politologia jest bardzo ważna wbrew pozorom. Nie bójmy się politologii. Trzeba dobrych polityków. Tak jak trzeba prawdziwych dziennikarzy, a nie manipulatorów. Kulturoznawstwo i informatyka medialna. Są też studia podyplomowe. Patrzcie państwo na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Znajdziecie tam więcej również o studiach podyplomowych. Są dwie nowe specjalności. Otóż na kulturoznawstwie krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc krytyka artystyczna na kulturoznawstwie, teatrologia, teoria i praktyka. I drugi kierunek dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informatyka medialna. Ona jest przygotowana. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia 1 października. Studia licencjackie, czas trwania studiów 6 semestrów. Informatyka medialna to pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia praktyczne w Polsce. Na uczelniach europejskich informatyka medialna jest wykładana na Uniwersytecie w Wiedniu, w Londynie oraz Uniwersytecie w Berlinie i Hamburgu. Projekt autorski realizowany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk okonnych. Etapie analizy, ja jestem bardziej na tym etapie, na wstrzymanie się od tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że reformy sądownictwa też wprowadzi w Polsce, zaczynając od wprowadzenia instytucji z rynku pokoju. Czyli musimy dać większy wpływ obywatelom na sądownictwo, to pozwoli moim zdaniem szybciej rozpisać kasty sędziowskie. Natomiast działanie skądinąd słuszne, które chce podjąć sprawę sprawiedliwość, może być jednak podważane przez instytucje międzynarodowe, czy przez instytucje w państwie, czy opozycję totalną, całkowicie podważane, co może spowodować kolejny chaos na przykład Trybunału Konstytucyjnego. Także mi się wydaje, że powinniśmy odwrócić tę reformę, czyli zacząć od wprowadzania instytucji sędziego pokoju do. A ten sędzia pokoju, jakie warunki powinien spełnić, żeby takim sędzią pokoju zostać? To moim zdaniem mógł być to młodzi ludzie, którzy skończyli aplikacje, tak, już po studiach prawniczych i w ten sposób mogliby lokalnie sądzić w tych najmniejszych sprawach i później również awansować do, na przykład do sądów rejonowych. Tak, bo teraz oni myśleli, że sąd to jest jako król. Królem jest Jezus Chrystus, a sąd powinien wymierzać sprawiedliwość, a nie mieszać się do polityki, zajmować się majtkami. Tak samo jak spółdzielnia Sław zaczęła mieszać się różnymi rzeczami, a że ktoś umarł, zostawił mieszkanie prywatne, tak jak Jan Maciej Witek, no to wtedy trzeba szybciutko to mieszkanie przejąć, zabrać, chociaż do tego nie mają prawa, skoro to jest mieszkanie prywatne, zwłaszcza, że ktoś tam był, ktoś tam mieszkał, no to więc oni zaczęli bolce wkładać do zamków i druty. I pani Zenobia O. Która była zwolniła się, zwolniona, mówiła, dobrze, żeście nie wpuścili, bo chcieli tu wejść. Dobrze, że ich nie wpuściliście, bo chcieli tu wejść. Kogo? Spółdzielnia Sław. Wyszło, że poniekąd sugerował podpalenie budki pod ambasadą.
ambasadą Federacji Rosyjskiej, co mogło skutkować nawet zamieszkami i większymi reperkusjami. Także może lepiej o panu Sienkiewiczu porozmawiamy z potworem. No, Mariuszu Błaszczaku w ogóle nic. Udzielnia nie, no można oczywiście, też mam swoje zastrzeżenia do pana ministra. Także proszę być z nami. Że sam zwróciłem się z interpelacją do pana ministra z prośbą o sprawdzenie wszystkich ośrodków dla uchodźców w Polsce, gdzie chociażby znajduje się mniejszość czeczeńska. I pan minister już tak dziwnie odpowiedział, że w zasadzie nie wie, o co chodzi w tej interpelacji, tak, i że nie ma potrzeby takiej kontroli. Uważam, że są. Media zachodnie przyglądają się również sytuacji Czeczenów w Polsce. Tak, ponieważ ja chociażby jestem z Białegostoku i u nas też były takie ośrodki, są i w Łomży, tak, i tu w okolicach. No i tam były zatrzymania ostatnio dokonywane przez polską prokuraturę wobec osób, które są podejrzewane o współpracę z ISIS. Także to jest naprawdę potencjalne ryzyko i moim zdaniem służby powinny się bardzo mocno przyjrzeć temu ośrodku. Nasi sąsiedzi mówią, że nie będą przyjmować żadnych migrantów. Mają rację. To jest przyjęcie polskiej narracji, czy to jest wyjście przez całkowicie? Jeżeli ktoś jest winien w agencji Smoleńskiej, to strona rosyjska. Dobrze, że pan Morozow w ostatnim wywiadzie przyznał się, że silniki zostały, miały awarię już przed uderzeniem w ziemię. Dobrze, że przyznał się, iż doszło do rozpadu samolotu już przed uderzeniem w ziemię. Dobrze, że potwierdził analizy Komisji Smoleńskiej prowadzonej przez pana profesora Nowaczyka, ale żaden szantaż nie będzie skuteczny. Czas przyznać się do tego, co stało się naprawdę pod Smoleńskim. Czas przyznać się do odpowiedzialności za śmierć polskiego prezydenta. Dziękuję bardzo. Bardzo rzadko mamy dyskusję na temat przyszłości, takiej dalszej. A wydaje mi się, że to jest bardzo. Był to felieton Głos Polski, mówił do państwa minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Kiedyś zaprosi, zaprosi, tak, bo są to osoby samostarczone finansowo, zaprosi do życia w Polsce, właśnie o robić w tym celu, właśnie z tej sprawy. Czy będzie rozpoczęła tę dyskusję, czy opieram na fakt, jest coraz więcej mieszkań w Warszawie, chociażby w Szwecji czy Francji. Także widzicie państwo, każdy każdego wykorzystuje i zaraz Ave Maria, Nefindorma. Ave Maria, Nefindorma. Część osób może jednak przyjechać, bo no proszę spojrzeć, Polska czym dzisiaj się różni tak naprawdę od zachodu. Okej, jesteśmy biedniejsi, mamy niższe zarobki, to wszystko prawda, tak? Natomiast jeżeli chodzi o stan infrastruktury, stan galerii, rozrywek, tak, dostępności do usług, coraz mniej się różnimy od zachodu, myślę w kontekście dekady, stanie są ludzie. Myślimy nieco inaczej. Tak, myślimy nieco inaczej, ale jesteśmy gościnni, ja nie wydaje mi się... Także rzeczywiście, proszę państwa, straszne rzeczy. Doświadczyli ze strony Polaków jakieś niegościnne... Morderstwo, no ale prezydenta... Komu to zależało i to wyjdzie wszystko. Takie są mafie, proszę państwa. Co tam pobicie? Pobicie to mało, ale to trzeba ciała zbezcześcić, do trumny powkładać jeszcze inne ciała. To na tym to zbezcześczenie polega. Janek Witek dobrze mówił, że ta Janina Paradowska ciągle drwiła, kpiła z tych, co dochodzili. No teraz ona nie żyje, to może nie wypada tam, jak to mówią, o umarłych źle mówić, ale my to nie umarły chcemy mówić, tylko zmierzamy do faktu, że kpiła, drwiła, że ktoś jeszcze do czegoś dochodzi, że zależy na ujawnieniu innych tragedii smoleńskiej, gdy żadnej tragedii smoleńskiej nie było, mówiła Janina Paradowska. I tak drwiła, i tak kpiła, jako ta nasza Żydówka z Krakowa. Kraków nie może rządzić żydowski. Łódź żydowska nie może rządzić. Wrocław żydowski nie może rządzić, chociaż jak oni tę kulturę przejęli, udali, że tam Wrocław europejską stolicą kultury, proszę bardzo, niech sobie tam robią. To będzie problem rozwiązany, bo to on stopniowo jest rozwiązywany. To nie tak od razu wszystko. Nie od razu Kraków zbudowali. Rozwiążemy. Powolutku. Jest godzina 21, czas modlitwy apelowej. No, powtórki nie. Z Jasną Górą, z kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
konkretnie sformułować zarzuty, ale to panie aktorze, jeżeli ma taką aferę Gambert Law, w Polsce teraz też komisja nad tym pracuje, przecież pan redaktor niejednokrotnie rozmawia z członkami komisji. No, ale właściwie słyszę non-stop, że albo nikt nic nie pamięta, albo w większości rzeczy nie pamięta, albo że właściwie to nic się nie stało i że to jest wina tylko i wyłącznie urzędników. Nie, no tak, no dlatego panie doktorze, ja mam nadzieję, że żyjemy w końcu czasu, w którym jeden czy drugi polityk jak posiedzi sobie telefon pół roku albo roku głównie do przydobywania informacji o świecie. Albo inaczej nigdy do prawdy nie dojdziemy. Dziennikarstwo, tak, że ktoś przyjdzie powie, nie pamięta, no to mówią ludzie, którzy mają nie wiem 40 lat, wykorzystywało klasyczne nośniki. Każdy człowiek wyposażony w telefon staje się nie tylko bierny odbiorcą, ale również czynnym odbiorcą. Przecież większość portali internetowych umożliwia bądź to wstawianie komentarzy, bądź nawet większą wypowiedzi, interakcję ze strumieniem informacji zaczyna pełnić w niektórych sytuacjach nawet ważniejszą rolę niż sam przekaz bierny. Stąd mówimy o tym, jak zmieniło się dziennikarstwo i rola komputera w tym dziennikarstwie. No to musimy powiedzieć, że zmieniło się niemczanie. To już nawet nie komputer, w domu tablet bądź laptop czasami otwieramy i mamy przy sobie, ale telefon mamy zazwyczaj całą dobę i w nim czytamy treści. Więc współczesny przekaz informacyjny, współczesne dziennikarstwo powinno również wziąć pod uwagę ten model przekazu. Dzisiaj również rozmawiałem przed przyjazdem do studia z gimnazjalistami, z licealistami i pytałem, czy oni w ogóle na przykład czytają jakiekolwiek gazety głosowe. Nie, młodzi ludzie dzisiaj już nie kupują gazet. Oni nie czytają gazet papierowych. Jeśli już czytają gazety, a czytają czasami, to zawsze w wydaniu elektronicznym. A tak naprawdę duża część ich aktywności to już nie jest bierny odbiór przygotowanych wcześniej treści, ale treści interaktywne, czyli system stworzony przez komputery, smartfony, tablety. Ten system staje się takim systemem przekazywania informacji. Nie polityki, tylko polityki, polityki, polityki. Znamy z historii nieraz, kiedy pojawiała się nowa technologia, to natychmiast wieszczono upadek tej, która była przed tym. Kiedy powstało kino, wszyscy zakrzyczeli, że to jest koniec teatru. Później, kiedy wprowadzono kasety wideo, takie VHS, duże, to dzisiaj może nie wiemy, czy kasety VHS. Wielu ludzi wieszczyło, o to jest koniec kina, kto będą wrócić. Później kasety zamienił krążek CD, a dzisiaj strumieniowanie internetowe i tak naprawdę pamięci przenośne, które są bardzo malutkie i teatr cały czas istnieje. Kino jest telewizja i dla tych wszystkich mediów jest jest miejsce przyjęcia, tylko nastąpiła pewna zmiana informacji. Chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić, jak to będzie wyglądało w przyszłości, w jaki sposób technologia zdominuje to, co jest obecnie. Czy dalej będą wychodziły gazety papierowe? Myślę, że tak. Czy dalej będą tradycyjne media? Ja też myślę, że tak. Natomiast musimy być przygotowani na to, że równolegle obok, a czasami współgrając z tym systemem, będą również aktywne inne systemy medialne. I w tym kontekście rodzi się konkretne pytanie odnośnie tego, o czym mówimy.
jak może wyglądać jego towarzyszy dziennikarzy, jak on. Pan doktor pisał, że korona dziennikarza i analitycznego ma się odnaleźć. Zjadaczko plus wydaje na pewno nic do wieku. A Play podgląda. Play podgląda, Play mówi, że ktoś w plusie jest na czarnym. U nas wszystko jest po tej informacji zapisywane, proszę Państwa, cyfrowo. Jakby nie było, i to nic nie. I kamerą, cyfrowo. Czyli i tak. Polska może wykonać karcie zainteresowania się. Proszę pani powinna, pani doktor Karpińska, pani powinna wołami pisać na tablicy, ja będę to powtarzała. Nie, proszę pani, musi pani oglądać filmy wideo Avec Plaisir, które pokazują życie ludzi we Francji. Gest, zachowanie. I wtedy powierzchni po zachowaniu widać. Zaczynają pełnić funkcję na różnych z dużymi portalami informacyjnymi. Dodatkowo ta nowa technologia, można powiedzieć, zaczyna kształtować się troszkę nie zgodzę się tutaj z panem doktorem, gdyż rola dziennikarza powoli, mam już powoli dowody na to, że dziennikarstwo nie będzie potrzebne. Jedna z amerykańskich gazet wprowadziła ostatnimi czasy oprogramowanie, które zastępuje dziennikarza piszącego tekst, czyli podawane są tematy i na podstawie informacji zawartych w sieci program pisze sam artykuł. W tym wypadku zaczyna to rodzić poważne pytanie, czy rzeczywiście te media prasowe typowe nie zostaną wyparte. Na przykładzie swoim chociażby... Ja właśnie robią komuniści? No i ten teraz ten Brynia mówi, słuchaj, że tutaj na tej budowie tacy prości ludzie, ja mi to nie wolno tak mówić, że prości ludzie, ale zaczął Brynio lepiej mówić, że chamy, ja mówię, słuchaj, to po pierwsze chamy, a po drugie, jak ty chcesz być misjonarzem, chcesz być osobą świętą, to będą ciebie wyśmiewać. Ja to zrozumiałem, powiedział. Że ja to zrozumiałem, powiedział. No to jest właśnie. Jak tylko chcesz być osobą bardziej świętą, no to ciebie będą wyśmiewać. Ale to zaczęli tak żartować, że osobą świętszą od papieża. A no właśnie. Coraz mniejszy. Czyli, że ktoś, kogo może zdradzi, ktoś, kogo może wyda. Rozumiesz? Mówimy tradycyjne media, myślimy o radiu, telewizji, odbierane przez odbiorniki stacjonarne gdzieś w domach. Bliższej, nieco dalszej przyszłości, ale to nie jest do końca prawdziwy obraz. Jako Europejczycy, jako Polacy. Przykład z mojej rodziny. Stacje radiowe, które są radio Koncika. Proszę być z nami. Radio Koncika. Czy nie ma jednak to, co... To, co określiliśmy przez tradycyjne radio, jest również zdefiniowane. W tym momencie sieć internet to nie jest nic nowego. To jest po prostu metod transmisji. Przy czym dzisiaj w mojej najbliższej sytuacji w mojej rodzinie ta forma kontaktu z tak zwanymi tradycyjnymi mediami jest niezwykle popularna. Ten internet sam z siebie nic nie wnosi. To jest tylko transport i z tym transportem możemy robić co chcemy. Dobrze, z jednej strony możemy się zastanowić, jak internet zmienia dziennikarstwo, ale z drugiej strony jest to, że myśmy dziennikarstwo kształtuje to, co internet w jakimś stopniu potrafi, w którą sobie się rozwija. Rozwój metod, rozwój techniki strumieniowania to nie jest coś, co wymyślili sobie informatycy. Była potrzeba rynkowa, powiedzmy wręcz medialna, aby rozwinąć sieć szerokopasmową, aby
rozwinąć lepsze kodowanie dźwięku, aby pewne technologie z tym związane stały się bardziej dostępne. Więc jest też sprzężenie w drugą stronę. Dziennikarstwo może kształtować rozwój tekstu. I to jest bardzo istotne, gdy zdamy sobie sprawę z możliwości interakcji, bo interakcje w telewizji mogły się długo wcześniej, zanim internet wszedł nam do kieszeni. To nie jest temat nowy. To, co jest nowe, to owszem, z jednej strony fakt, że dzięki dostępności technologii internetowej każdy z nas może się stać nadawcą. To jest istotna nowość. Ale każdy z nas ma możliwość selektywnego odbioru. I tu faktycznie jest pewna zmiana w stosunku do tradycyjnych mediów. Ktoś bada dla nas ramówkę, podaje programy, z którymi się zapoznajemy chronologicznie, w postaci takiej, jakiej sobie życzymy. Tymczasem za pośrednictwem internetu wspomniałem tutaj gazet. Czy ktoś już czyta całe gazety deski do deski? Jakieś takie pamiętajmy o tym, że tradycyjna redakcja mimo wszystko bierze jakąś odpowiedzialność. Oczywiście ważne jest, że odpowiedzialność za podanie informacji, no, ale wszystko. Prawdą, a wojnę zaparkowany. Poniekąd tak, a wojny zaraz. To mamy tutaj kwestię regulacji tylko prawnych, czy nadawca osobisty też powinien taką ponosić, ale technologicznie o tym, że jest nie ma znaczenia. Technologicznie, moi drodzy, może oczywiście nie ma znaczenia, jednak chciałbym, żeby nasza rozmowa może skupiła się bardziej na człowieku, bo zeszliśmy troszkę za bardzo w stronę technologii, jednak wszystkie media tworzymy po to, aby służyły człowiekowi. Człowiek jest podstawą, on jest odbiorcą i to on dzisiaj może decydować, czego słucha i co ogląda, a przy okazji jeszcze stał się nadawcą. I to faktycznie powoduje pierwszy bardzo poważny problem. Zobaczycie Państwo, u nas zrobił też problem fachowi danej dziedziny, to każdy ma na ten temat trochę zdania. Bardzo ważne pytanie o odpowiedzialność za podanie informacji. Dzisiaj się z tym zmagamy. Jeśli otworzymy portale informacyjne, to pojawiają się te nowe słowa z nową mowy. To jest prawda, fake news, hejt i tak dalej. Tylko jest cała masa. To pan doktor Kowalski nazwałby pewnie największym kłopotem zastosowania możliwości, że każdy może być nadawcą. Natomiast ja zwróciłbym jednak uwagę na to, iż nadawcą powinien być człowiek, który jest do tego przygotowany, że nie ma czegoś takiego jak samowolka. Powinniśmy to odróżniać, że macie problem jakich portali słuchać, to jest ważny problem. No to tak samo jak i gazet w związku czytamy, które bieramy, a które nie. Każdy portal ma swoje logo, ma swoją nazwę, ma swoją redakcję i możemy sobie wybierać tych profesjonalnych źródeł informacji i tam wiemy, czego się spodziewamy. Wiemy, kto ponosi odpowiedzialność za tę informację. Jeśli mamy możliwość jej skomentowania, to ją komentujemy. A to jest rzeczywiście niewielki fragment informacji w sieci, bo duża część pozostała, to jest dla mnie szum. Każdy mówi to, co chce. Najlepiej na to możemy zwracać uwagi, a już na pewno nie dać tego poważnie. Informacja, która nie jest podpisana imieniem i nazwiskiem, no jest żadna. Nie czytajmy newsów, które są podpisane za pomocą nika, numer, czy anonimowe. To od zawsze tak było na świecie, że anonimy informacje nie podpisane, nie były traktowane poważnie. Ale oczywiście zawsze pełnią jakąś tam rolę, no, anonimy i takie informacje akcyjne mają rolę jakąś w społeczeństwie zazwyczaj do jego kształtowania lub do wywoływania pewnych rzeczy, ale jeśli założymy sobie, że rynek medialny no, nie jest cenzurowany, znaczy każdy ma prawo się wypowiadać, no to jeśli mamy problem z tym, co i gdzie słuchać, to popatrzmy, kto jest odpowiedzialny za stworzenie treści tego przekazu. Jeśli mamy człowieka odbiorcę, to z drugiej strony powinien siedzieć człowiek nadawcy. Chodzi pan,
Adam zwrócił uwagę, że po tej drugiej stronie to już wcale człowiek nadawca nie musi powiedzieć. Ja bardziej obawiam tego typu zjawiska kreacji faktu, że pojawia się jakaś informacja i co wreszcie zaczyna ona być później powielana do tego stopnia, że nagle nie stąd ni zowąd pojawia się to w głównych mediach. Ale powielana przez kogo? Przez ludzi. No chwileczkę, nawet przy stacje radiowe czy gazety chwalą się indeksem cytowalności, ale kogo przez kogo? Kto ich cytuje? Inne gazety ich cytują, no to też mamy powielanie i podbijanie wiarygodności w ten sposób. Mnie trochę zasmuciła wypowiedź doktora Osińskiego. Tak poczułem się zagrożony, moja wolność w internecie poczuła się zagrożona. Czyżbyśmy wchodzili tutaj w jakieś cenzurowanie i koncesjonowanie internetu? Gdzie wolna mowa? Panie doktorze, wolność to nie samowola. Po drugie, klasyczna definicja wolności jest bardzo prosta. Wolność to możliwość wyboru pracy. Koniec. I nie ma innej wolności. Jesteśmy ludźmi i nasza wolność polega na możliwości wyboru prawdy i dobra. Jeśli widzimy w sieci informację, o której nie wiemy, kto ją napisał, nie wiemy, kto ją stworzył, albo nie mamy zaufania do tego, to nie powinniśmy jej brać pod uwagę, ponieważ nie mamy w tej sytuacji możliwości ustalenia prawdy. Ale kiedy wiemy, kto ją stworzył, skąd pochodzi, jaką ma treść, nie wiemy, kto jest za nią odpowiedzialny, wtedy dopiero jesteśmy wolni. Możemy stanąć na przykład. Oj, teraz aż mi się przypomniały te głosy za deanonimizacją internetu, abyśmy się wszyscy rejestrowali z imienia, nazwiska i PESEL-u jako użytkownicy i wszystko było podpisane naszym nazwiskiem, jakby już nie można było nic wykrzyczeć po prostu w tłumie. Odnośnie jeszcze tej prawdy, o której tutaj panowie mówią, rodzi się kolejne pytanie o to, jakimi cechami powinien charakteryzować się dziennikarz przyszłości, który właśnie będzie poszukiwać się tymi konkretnymi mediami i również tą rzeczywistością informacji. Cechy dziennikarza? Świadomość informatyczna. Świadomość tego, w jaki sposób informacja jest dostarczana, jak ją należy ukształtować, tak aby ona była dobrze odebrana. W informatyce często mówimy o formatach danych i główne takie dwie klasy to są formaty czytelne dla maszyny, takie nazwamy czytelne dla człowieka. Nie wchodząc w szczegóły i definicję jednego i drugiego, wydaje mi się, że dziennikarz powinien potrafić pisać, mówić, przekazywać informacje w sposób faktycznie dla człowieka. Nic dziwnego, że są próby tworzenia automatów, które będą redagowały teksty. Ale o czym to świadczy? Chyba o absolutnie kiepskiej jakości tych tekstów, albo o niesłychanie rozwiniętej technologii. No bo jeśli automat jest w stanie redagować coś, co napisałby tak zwany dziennikarz, to chyba słabo. Chyba oczekiwalibyśmy od dziennikarza więcej. Więc chyba ta cecha dążenia do czegoś więcej. Trochę w tym aspekcie takiego maszynowego jak przykład tekstów kojarzy mi się jako ten stały definicja translatora, prawda? Jeśli chodzi o język przełożenia z języka na język. Wtedy faktycznie wychodzą dość różne dziwne rzeczy. Czy to nie jest troszkę podobne? Maszyna nie musi być. Powiedzieć teraz, że maszyna nie rozumie znaczenia tekstu, to by było już zbyt wiele. Ale na pewno nie rozumie go tak jak człowiek. Pełnego przekładu tekstu, podobnego do przekładu tekstu produkowanego przez tłumacza, wątpię, czy osiągniemy, choć nie we wszystkich zakresach. Jeśli do przełożenia, do przetłumaczenia jest instrukcja obsługiwanika, to myślę, że współczesne algorytmy mają już na tyle rozumienie świata, aby to tłumaczenie wykonać precyzyjnie. Jeśli dziennikarz sprowadza swój przekład,
przekaz do poinformowania, kto gdzie pojechał i z kim się spotkał, to myślę, że tą informację faktycznie można automatycznie wyprowadzić z mediów społecznościowych, ze zdjęć, bo przecież rozpoznawanie obrazu. Pewnie gdyby była możliwość połączenia tego jeszcze z jakąś geolokacją, skoro każdy ma telefon w kieszeni. Przy tego typu newsy możemy faktycznie produkować automatycznie, czy tego odbiorcy dziennikarza absolutnie nie. Chciałbym mieć to, co się dzieje. Nie oczekuję relacji, oczekuję informacji o tym, co się dzieje. Tak jak mówiliśmy przed chwileczką, tłumaczenia, które jest dokładne, a nie przekładu tekstu. Faktycznie ja od dziennikarzy oczekuję po prostu więcej właśnie. Tylko, że teraz z drugiej strony zaczynamy wchodzić w te emocje, zaczynamy wchodzić w temat interpretacji. Pamiętajmy o tym, że mimo że będzie prawdziwa, można ją pokazać z dwóch stron, czego doświadczamy praktycznie codziennie.